Witam jeszcze raz wszystkich. W 2014 roku ja w ramach projektu psychologicznego, takiego, który by mógł popracować z podświadomością, wymyśliłam metakartę. Meta, czyli po drugą stronę, tam, co dzieje się po drugą stronę naszej świadomości, z naszej świadomości. I to jest nasza celtyjska talia, która świetnie rozchodzi się, znalazła swoich wielbicieli i ja bardzo z tego powodu się cieszę. No i zawsze staram się mówić o tym coraz więcej, tym bardziej, że ci ludzie, którzy pracują z metakartami, to zawsze mogą uzupełnić swoją wiedzę. I teraz co miesiąc będą się pojawiać prognozy z metakart. I prognoza z metakarty na ten miesiąc to jest młyn. Czyli no, to jest prognoza, oczywiście wy wiecie o tym, że każda prognoza, ona się buduje za pomocą matematyki, czyli to jest matematyczne modelowanie. I w listopadzie pojawił się młyn. Młyn to jest symbol bogactwa, to jest naszych wewnętrznych potrzeb, żeby już wszystko było zakończone, żeby już przemieliło, żeby miało jakąś inną, przyjął jakiś inny kształt. Czyli w tym okresie nam trzeba będzie rozwiązywać wszystkie nasze codzienne pytania, czyli codziennie rozwiązywać wszystko, co u nas jest, ale już z taką nutą badacza, sprawdzać i stawić przed sobą nowe cele. Jeśli na przykład przychodzi klient i młyn na naszej sesji wychodzi jako karta osobowości, to znaczy należy prawidłowo nauczyć się wykorzystywać tą siłę, te zasoby, które już masz. Czyli już człowiek ma jakiś bardzo ważny potencjał w postaci jakiejś możliwości, stworzenie czegoś bardzo, bardzo ważnego i przed nim na pewno otworzą się jakieś drzwi, które pomogą przejść na drugą stronę. Ale zauważyć te drzwi on może tylko sam, bez podpowiedzi. I można dojść do takich drzwi, jeśli zapotrzebowania wewnętrzne jest bardzo, bardzo dużo. Czyli jeśli człowiek na sesji objawia zbyt dużą wrażliwość na zbiegi okoliczności, zbyt dużo emocji, wybiera tą kartę jako osobowość, jak lustro samego siebie, to niekoniecznie taki człowiek dziś chce poszerzać swoją świadomość, czyli iść tym właśnie procesem samorozwoju. Jemu się chce, żeby ktoś mu powiedział: zatrzymaj się, siądź, odpocznij, bo ty na to zasługujesz. Dlatego nie warto takiemu człowieku tłumaczyć o tym, co on powinien, tylko odwrotnie. Jakie dary on może poprosić od świata? Jakie dary on ze sobą przyniósł z prawa swojego urodzenia? Przypomnieć sobie o tych darach. Młyn mówi o tym, że człowieka należy przynieść do stanu swoich zasobów, żeby on poczuł te zasoby. Także ci ludzie już, którzy pracują z metakartami, a u nas jest bardzo świetny kurs Metakarty i Twój Sukces, to już o tym wiedzą. Jeśli taka karta symbolizuje Twój rok, znaczy, że cały rok należy koncentrować się na tej dobrej stronie, szukać to, co jest lepsze, wybierać pozytywne myśli, że Twoje problemy po prostu oni już przejdą, oni nie będą z Tobą długo iść za Tobą. To jest wysiłek, ale miły, konstrukcyjny. No i bardzo ważne, że często, że ten człowiek, który wybiera młyn, odczuwa siebie tak, jakbyś on był takim kozłem ofiarnym, który płaci za grzechy swoich przodków. I wtedy szukamy, wyciągamy z rodowych programów jego pole indywidualności. Wtedy należy pomyśleć o tym, co można zrobić dla indywidualności, żeby ją podnieść. Czasami młyn występuje jako symbol rozdzielenia przestrzeni. I to jest właśnie ta ciekawostka, którą chciałam powiedzieć, że jest jako symbol młyn, czyli przestrzeń na irracjonalne, tam gdzie żyją duchy,
i tam, gdzie jest racjonalna. Czyli to jest twój teren, który ty już znasz. W świat duchów nie wchodzisz. I jeśli człowiek na seansie, czy na sesji wybiera tą kartę Win jako kartę jako działania, jako symbol do działania, czyli mu trzeba wyjść z jednego świata w inny, czyli wyjść ze świata duchów w świat realności, czyli już no, przyszła pora popracować z sprawami konkretnymi, ziemskimi, a jeśli z racjonalnego świata trzeba przejść w irracjonalny. O, tutaj trzeba mieć specjalne zdolności, wiedzę, które może pomóc, żebyś można było to zrobić. Młyn, on rozpatrywał się w wielu mitach, bajkach, jak coś męskiego. Sakralna zona, strefa, koncentrowanie męskiej energii. I dlatego, żeby coś osiągnąć, no trzeba po prostu złożyć ofiarę. Tak jak w mojej runicznej prognozie o runie treba. Ale ofiara powinna być bezkrewna, czyli w postaci, głównie w postaci obietnicy, postępowania, czynu. Czyli jeśli zrobisz taką głęboką obietnicę, przy tym samym młynie, to otworzą się tajemne wiedza, tworzy się, która wznosi się z głębiny wieków. Czasami młyn też mówi o tym, że człowieka trzyma coś bardzo mocno, głęboko, jego programy podświadomości tylko na powierzchni wydają się łatwymi, a tak naprawdę niesie za sobą coś bardzo ciężkiego. I dlatego, żeby pozbyć się tego ciężaru, trzeba właśnie pogrążyć się w tę sakralną przestrzeń i dostać inicjację przez swoje ofiarowanie. I właśnie w tej sakralnej przestrzeni można leczyć się, uzdrawiać się. Dlatego wybierając tą kartę młyn, człowieka ciągnie w tajemnicy uzdrowienia, ale on jeszcze musi mieć pomocnika, który pomoże mu zdjąć ten ciężar różnych programów, który on oczywiście tak ciągnie. Młyn to jest aktualizacja, ale młyn to nie chaos. Odwrotnie, to jest porządek, zasady, o które trzeba dbać, pilnować. Już dałeś słowa, no to już trzeba się trzymać. Dlatego, że jest jeszcze gospodarz młynu, właśnie ten gospodarz, duch irracjonalnego świata, który spyta cię o twoją obietnicę. Dlatego też, kiedy pracuję z ludźmi, które przychodzą z tematem zdrowia i wybierają młyn, znaczy, że też można powiedzieć, że nieprawidłowe zastosowanie też kosmicznego prawa doprowadziło do choroby. No, bo może tak zabrzmiało irracjonalnie, tylko wiemy o tym, że nasza psychika jest o wiele większa niż nasze ciało. Ona jest duża i to mnóstwo analityków mówiło o tym, że to ona nas tworzy, nie my ją. Ona oddycha, ona jest żywa. No właśnie też o tym będę wskazywać w książce Analiza podświadomości, liczbowa analiza podświadomości. Czyli wracając do młyna, zniszczyła się ta równowaga. Trzeba odbudować wysiłkiem z innej strony. I czasami głębokie urazy właśnie stają się taką przyczyną tych chorób. To mogą być rodowe urazy. I takie urazy blokują możliwość iść dalej, a nie przywiązują człowieka do jednego miejsca, do jednego działania, do jednego czynu. I młyn przypomina nam o tym, że istnieje cykl urodzenia, inicjacja, ślub i śmierć. Czyli вот w któryś z tych etapów człowiek ma nierozwiązane problemy. Czyli to może być z urodzeniem związane, czyli na przykład jakieś tam konflikty rodzinne, inicjacja, czyli kiedy człowiek wchodził w jakiś nowy okres swojego życia, związek, czyli tu urazy, tak? No i śmierć, czyli może być niewybaczona śmierć, może być lęk przed śmiercią i tak dalej. Dlatego młyn właśnie to wszystko włącza, bierze pod uwagę i przypomina nam o tym, no, że już przyszedł czas na to, żeby przejść na inną przestrzeń. Dlatego zapraszam na kurs Metakarty Sukces w nasz online classroom, gdzie można dostawać lekcje, uczyć się też wraz z bardzo ciekawymi ludźmi, które przychodzą do nas, zostają z nami i którym ja jestem bardzo, bardzo wdzięczna.